Cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Xemcio. Gramy sobie dzisiaj kolejne podejście w The Binding of Isaac i zagramy sobie dzisiaj Mei. Grałem sobie tą aplikację, chciałem powiedzieć, tego moda, żeby tylko sprawdzić tak naprawdę, jak to działa. Mam nadzieję, że się nie przewrócimy na pierwszym podejściu, bo podobno Mei to nie jest jakaś super mega łatwa postać, o ile dobrze pamiętam. I widzę, że obrażenia mi maleją z czasem, o ile nie zadaję obrażeń przeciwnikom, tak? Dobra, czyli jak będziemy im zadawać obrażenia, to nasze dipsy będą rosnąć, co jest całkiem spoko. Tylko, że mamy tyle tirsów, że musimy się z tym delikatnie pilnować. Ała, jeszcze się dałem trafić. No tak, mamy black karty oczywiście, no o tym zapomniałem. No jeśli kogoś interesuje, jaka to jest modyfikacja, no to dam ją po prostu jej nazwę w opisie, więc jak ktoś będzie chciał sobie pobrać Mei do Isaaca, no to bezproblemowo będzie sobie wystarczy wpisać nazwę tą w Steam Store i łatwe zdobycie jej będzie. Jak to wiadomo, no wszystkie modyfikacje przecież są darmowe, ile ma się Afterbirtha Plus. A myślę, że taka postać to jest całkiem spoko rzecz. Szczególnie jeśli nam się ona przyjmie, to może zrobimy nią trochę więcej podejść. A dzisiaj tak naprawdę chciałbym sobie, że tak to ujmę, ogarnąć odrobinkę tą modyfikację, a w następny dzień poleci znowu inna. Oczywiście zostawiłem sobie te specjalne treasure roomy, no bo to jest całkiem fajne udogodnienie przy takich podejściach i w ogóle. A mam nadzieję, że się gierka nie będzie z tym kłócić i że nie będzie jakichś specjalnych lagów. Dobra, mamy fajne obrażenia jak na ten moment. Mamy piętro XL, tu mamy dwa treasure roomy tutaj, dobra. To jest coś, czego ja nie zauważyłem od razu. Jakbym zauważył, to bym może szybciej sobie tutaj poradził i liczę też na jakieś fajne damage upy, żeby nam tu zostało i obrażenia były całkiem spoko zadawane. Więc co my tu mamy? O Jezu. Jak dobrze, że to jest za kamieniem. Za kolcami znaczy, no bo to jest coś, czego raczej na Mei byśmy nie chcieli mieć. Jeśli nasze tirsy zamienią się w bomby, to my siebie sami zabijemy po prostu i nie widzę tutaj innej opcji na przeżycie. Po prostu by się nie dało, no zatłuklibyśmy się. Nie ma szans. Dobra, co mamy w drugim treasure roomie? Petrify Poop. No i to jest coś, co się ceni w tym momencie. Tylko rozwalamy wszystkie kupy, to jeszcze bym do sklepu wtedy mógł pójść. A to by było całkiem spoko. Dobra, rozwalmy tutaj tą kupę. I czy te tirsy działają to jak orbitale? Tak, one działają trochę jak orbitale, więc całkiem spoko to działa. Ten przedmiot aktywny bym sobie w sumie... To jest przedmiot aktywny, prawda? Gigafart, tak. Więc on się nam w miarę przydamy sobie tutaj monetki, jeszcze pozbieramy oczywiście. Mając Petrify w pup, no to ja tutaj wszystkie kupy muszę rozwalić. No nie ma opcji, że je po prostu pominę. Jest to zbyt dobry przedmiot, a się trafił tak idealny pokój, że musimy jeszcze na tym piętrze w takim wypadku znaleźć treasure room. Nie treasure room, tylko sklep. W sklepie sobie zrobimy małe zakupy i mam nadzieję, że obrażenia mi nie mogą spaść poniżej tego pewnego poziomu. Czy mogą? Jak ja miałem obrażenia na start? Halo, gro. One chyba lecą cały czas w dół. Co mi się wcale nie podoba. Spadłem już do 1-2. No nie, tak nie może być. Ale podczas walki one fajnie szybko rosną, więc to jest w miarę tam jakiś plusik. Tylko nie mam żadnej na przykład bomby, więc tu się nie dostaniemy, a musimy znaleźć szybko sklep. A myśmy znaleźli już sklep przecież. Dobra, mój błąd. Pominąłem to. Nie zwróciłem uwagi, że tam po prostu jest taki duży pokój, a to jest sklepik. To trzeba go jak najszybciej otworzyć. Ogarnąć sobie coś stamtąd. Na pewno bombkę bym chciał ogarnąć, bo by przydały się jakieś soul hearty dla mnie. No i wtedy już mamy tak naprawdę całe piętro zrobione. Dobra, co my tu mamy? Ty jesteś ogromny. Oj, ogromny ten pokój. To jest karta Holy Mantle, o ile się nie mylę. Ale ona mnie jakoś tak nie cieszy, więc spróbujmy przerolować. Black Candle na pewno przygarnę. Ristock jest mega fajny, więc też bym wziął. Ustaliśmy baterię. Ale Solharta bym w takim wypadku jeszcze sobie wziął. No i na tym piętrze to już raczej wszystko. Jak mamy Ristock, to tylko dwa Steam Sale by się musiały trafić. I mamy po prostu niebo w sklepie. Jeszcze jakby nam się trafił taki fajny sklep, gdzie było dużo przedmiotów. O! Wtedy to by było dopiero fajnie. No ale dobra, idziemy na walkę z bossem. Mam nadzieję, że nie dostanę żadnych obrażeń. I że nabijemy trochę tam dipsów, no bo jak na razie to one nam spadły tak bardzo.
Że my byśmy się chyba z 2 lata męczyli z przeciwnikiem. Oj, chybiłem. Niedobrze, chybiło mi się. Ale dobra, nastakujemy się na monstro. Akurat to jest fajne w tym monsterku z tego względu, że no on zbytnio nie unika, a nam obrażenia sobie na nim w miarę powinny rosnąć. Ale czemu mi się wyłączyły dipsy? Czemu mi przestały rosnąć? Halo? Ja się tak nie bawię. Proszę mi zwiększyć obrażenia na niego. Szczególnie, że to jest monstro. No. Boneheart Tears Up. To ja sobie to wezmę po tej walce. Żeby nie stracić szans na Devil Deala, który jest w końcu na tym piętrze. Ała, ale ja stracę go w taki głupi sposób zaraz, że po prostu nie będę miał serc, żeby go wykonać. I to się na tym skończy, dobra. Udało się, teraz tylko hopa stłuc. Mam nadzieję, że on we mnie nie trafi w żaden sposób. Nie no, Mei jest całkiem fajną postacią. To Tears tak fajnie latają, a mamy od razu na start 4. A z tego, co się nie mylę, to jak czym większy Tears, to tym mamy ich więcej i dobra, damage up na dzień dobry. Super, to mnie cieszy. Kurde, 2 takie fajne przedmioty. Tamten mi daje serduszka, więc ja na pewno wezmę sobie teraz Gimpiego. Wezmę sobie ciebie. No i dobrze, i mamy obrażenia, mamy wszystko. Tu jeszcze mamy Tears Upa, którego bym się chciał zaraz od razu pozbyć. Czy... Aha, ja nie dostaję Tears Upu. Nie Tears Upów, tylko tych. Serduszek, ja nie mogę mieć czerwonych serc. No dobra. To w takim wypadku takie Bone Hearty mi nie sprawiają żadnych problemów, więc idziemy przed siebie. Mamy teraz 5 kuleczek, one całkiem fajnie już latają, to trzeba im przyznać. Dobrą szybkość mają. Karta Death mi się przyda. Jak najbardziej w sumie. No i dobra, co tutaj jeszcze mamy ciekawego? Przeciwników się trzeba pozbyć. Mamy klucz 1, więc to nam w miarę powinno wystarczyć. 2 bomby, ok, to mamy już, żeby sobie kamień z X-em jakimś znaleźć, o ile się w ogóle pojawi. Dosłownie, o ile się pojawi, bo to nie jest gwarancja tego, że akurat on będzie. Dobra, muchę wysadzić. No i idziemy na razie w górę przed siebie, no bo nie ma sensu iść gdzieś indziej. Tu pajączków się trzeba szybko pozbyć, zanim oni mnie stłuką. Oj, zdecydowanie tak, tak. Dobra, tu się panów pozbyć. Do treasure roomu wchodzę. W treasure roomie jest monstro. Dzień dobry panu i do widzenia jednocześnie. Dobra, ja poproszę ten przedmiot. On mi dał trochę speeda, to jest ok. Jeszcze jeden przedmiot tutaj mogę podnieść. Ziomeczku, nie będziemy się tak bawić. Stłuczemy cię szybko. Mamy drugą walkę z tobą. Już raz się z tobą tłukliśmy, panie kolego. A ty jednak wróciłeś na zemstę, tak? I co, też mi dasz przedmiot? Nie, ale zwróciłeś mi klucz. No i to jest w sumie dobre rozwiązanie. Dobra, czy my chcemy sklep na tym piętrze znaleźć? Niby tak, a niby nie. Dobra. Szybko cię je pozbijać, żeby mi obrażenia zbytnio nie spadły, bo jednak te obrażenia na poziomie 3 są w miarę dobre. Ale nie są jakieś genialne i wlazłbym w te kolce, gdyby nie to, że mnie pociągło. Dzień dobry, otwórz się. Hop, hop, hop. Dostałem dipsa, najgorzej. Panie, szybko się przewróć, bo nie chcę się z tobą tutaj bić. Poważnie, nie chcę się z tobą tutaj bić. Dobra, mamy wszystko na tym piętrze? Tak, nic więcej nie musimy, więc idziemy na walkę z bossem. Chybiłem. Szkoda. Ale patrz, jakie mu fajne obrażenia możemy zadawać dzięki temu. No, hopie. O nie, tej formy akurat nie lubię z tobą walczyć po prostu, z tego właśnie powodu. Dobra, trinketa bierzemy. Nie, zdecydowanie nie. Dobra, idziemy na następne piętro. Sklepu nie szukamy, bo i tak nie mamy pieniążków. A może na tym piętrze szybciej trafia, w dodatku mamy tylko jeden klucz, więc tym bardziej musimy na siebie w miarę uważać. Czy te płomyczki wam coś zadają? Czy one po prostu zwiększają mi obrażenia? Mam nadzieję, że tylko zwiększają obrażenia. Jezu, jak mi fajnie dipsy wzrosły już. Infested, przygarniemy, idziemy do góry. To był zły pomysł, żeby tu iść. Dobra, przynajmniej wszyscy wymarli. Ale nie mam serduszek już na treasure roomy i to jest w miarę smutna sprawa. Na treasure roomy, na Devil Deala. Musimy znaleźć szybko jakieś serce, tu sobie wejdziemy, bo może być coś fajnego. Dużo skrzynek. Okej, okay, powalczymy. A, to jest walka... O Jezu, to jest walka z bossami. To wydaje mi się, że to jednak nie było tego warte. Eternal Life'a nie będę podnosić, nie ma sensu. Stłuczmy go tutaj szybko, tak żeby się już nie pozbierał nam kolega. Dobra. Nie pozbierałeś się, super. Jeszcze nawet nic ciekawego nie zdropiliśmy stąd. Z tobą nie powinno być problemów, panie kolego. Ty się sam roztrzaskasz o jakieś kol... O, nie, zabieraj mi to. Proszę mi oddać moje Petrify Poop.
A ja już nie mam mojego Petrified Poop. Aha, no tak, odłożyłem je zamiast Mysterious Paper. To niedobrze, uważam, że to nie było warte. I found pills, a tu mamy bombę i dwie monetki, trzy monetki, dobra. Judgment, użyjmy go i wysadźmy go z miejsca. Zwróciłeś mi dwie bomby, dobra, to worth it, w miarę worth it. Nie dostaliśmy jeszcze obrażeń, więc tragedii nie ma, to jest akurat ten plus. Jakbyśmy dostali dipsy, to byłby problem, ale w tym wypadku, tak jak teraz, to raczej nam tutaj kolega krzywdy nie zrobi. Dobra, wychyl się. Aha, dobra, nie doleciało do ciebie, no tak. Trochę za mały zasięg miałem. More battery drop. To mnie nie interesuje zbytnio. Tu jest sklep, który mnie interesuje, okej. Mamy Spectral Tearsy, to jest mega fajne akurat z nią. Spectral Tearsy robią naprawdę niezłą robotę, ja tej skrzynki na razie nie otwieram. Tu jest damage upik. Wypadałoby znaleźć jeszcze 4 monetki w takim wypadku. Jak je znajdziemy, to ja będę fest zadowolony. Ale na razie musimy poszukać treasure roomu na tym piętrze. I 4 monet. Zależy co pierwsze znajdziemy. Jak znajdziemy pierwsze monetki, to polecimy sobie z monetkami. Jak znajdziemy pierwszy treasure room, to ała, nie dostać obrażeń, bo oni biją za całe. Dobra, leży kolega. Ty się na dwóch jeszcze rozbiłeś. Ale już mam fajne, duże obrażenia nastakowane. To jest akurat plus. Więc jak w miarę szybko będziemy przechodzić, to dipsy będziemy mieli naprawdę srogie. Dobry, dobry. Trochę to celowanie jest uporczywe, bo musimy celować od lewej do prawej, nie możemy celować środkiem, ale to nie sprawia jakiegoś gigantycznego problemu. Tam na pewno do Curse Roomu nie chcę wchodzić, z tego względu, że nie ma po prostu takiej potrzeby, gdyż stracilibyśmy za dużo serc na tym. Dobra, dostałeś kolejna monetka, super, to mnie cieszy. Tu jest Gaming Room, o, to jest coś fajnego. Dobra, bombę mi oddaj, monetkę mi oddaj. Tu wejdziemy, bo zapewne będziemy chcieli coś tutaj wysadzić. Ohoho, my tu chcemy wysadzić. Zróbcie hałas. Dziękuję. Co to za piguła? Kurw. Jakbym wiedział, to bym cię lepiej wysadził. Nie musiałbym bomb teraz używać, no ale nic. Random Trigger Effect Every Room. Okej. Przygarnę. Teraz tak, na pewno szybka cofka do sklepu. Chcemy tego damage upa podnieść. Oj, chcemy go, tylko że o Jezu, ile my damage'a tracimy. Patrzcie, jak nasz damage topnieje, jest prawie 5 punktów. Zanim wrócimy na walkę z bossem, to będziemy mieli około 2. Jeśli się w miarę nie pośpieszymy, a jak stoję w miejscu, to nie spada. Znaczy spada, ale bardzo wolno. Tu tą skrzynkę bym mógł otworzyć, ale najpierw w sumie jak tu zadziała BFF? Ja bym sprawdził tego BFF-a. Nie działa. Kurde. Miałem nadzieję, że może jakiś fajny sposób działa, że te kulki familiary są liczone, ale niestety nie. No dobra. Szybki powrót. Ała, jak ja wchodzę do tego samego pokoju, to ja tracę aż tyle? Że mi 20 punktów zabrało? Znaczy 0,20. To trochę zabolało, szczerze powiedziawszy. Ja chcę ten klucz. Proszę mi go oddać. Bombkę też poproszę, jak już mogę ją zwrócić. No i dobra, mamy przeciwników w końcu. Nie dostać obrażeń, bo nie mam żadnych zabezpieczeń serduszkowych. Kolejna monetka, super. Jak to będzie działać? O Jezu. Trochę głupio działa, ale może będzie śmiesznie. Dobra, dostałem obrażenia. Przynajmniej mamy już podwójnie ich, więc to jest całkiem ciekawe, że mamy podwójne. Proszę strzały, ale za to mamy taki problem, że nie idzie z nimi zbytnio wycelować. Chociaż czy to jest takie ważne? Strzelamy dookoła siebie, więc patrzcie, ile on teraz obrażeń dostaje. Jest Devil Deal, jest Range Up. A w Devil Dealu... Ajajaj... Nie fajnie, nic nie mogę stąd podnieść, a taki fajny Devil Deal, znaczy fajny. Dużo rzeczy, ale nic takiego, co by miało mi super pomóc, więc lecimy na następne pięterko. A czemu by nie? Dobra, co my tu mamy? Dwie złote skrzynki nie interesują mnie. Mnie interesuje jakieś Balls of Steel or something else. Makes you small. Bombs are key, ok. Pretty fly, super. Bardzo fajnie, podoba mi się. Wami się zajmiemy raczej bezproblemowo. Ty też, skoro strzelasz po prostej, a my po skosie, no to już nam to wychodzi w miarę na plus.
No i co teraz? My strzelamy w dół, a oni dostają mi tak obrażenia, nie? Jest mega. Mega fajnie to działa z tym danki naszym. Nie no, myślałem, że będzie gorzej, a to nie przeszkadza nam ani trochę w celowaniu. Jest to do przyzwyczajenia się w miarę. O, szczególnie na takich przeciwników, jak tutaj mamy. Easy peasy. Tylko serduszek mi brakuje cały czas, nie? To jest największy problem. Gdyby nie to, że nie mam tych serduszek, to by było mega dobrze i mamy fajne dipsy już, więc... Dobrze by było tak przechodzić wszystkie pięterka tak w miarę szybciutko. O, Juget Schmoller, dziękuję. Poproszę kolejny kluczyk. Pobłądziliśmy, o nie. Tracimy mega dużo obrażeń, o nie! Cały punkt obrażeń nam zleciał, jak wróciliśmy do tego samego pokoju. Tak nie może być. O nie, tak naprawdę nie może być. To zbyt dużo nas kosztowało. Proszę monetkę. Jest treasure room, super. To mnie mega cieszy. Przestawmy się, żeby lepiej tym celować. Kurde, jak strzelamy do góry, to strzelamy w prawo-lewo, nie? Ale to dobrze działa. Mi to nie przeszkadza ani trochę. Dobra, co my tu mamy? 5 bomb. No dobra, biorę. Nie mam innego wyjścia. Wezmę to po prostu, no bo co miałbym z tym zrobić? Patrzeć sobie, jak to po prostu leży. Dobra, teraz tak. Co za fajne. Aha, randomowy trinket w pokoju, no tak. Zapomniałem o tym całkowicie. Jeszcze bym dostał obrażenia od niego i by dopiero była lipa. Ustawmy te strzelanie do porządku. Dziękuję, poproszę dużą ilość monetek. Moje dipsy spadły z 5, prawie 6 już do... niedobrze. Dobra, idziemy na dół. Czy tu jest walka z bossem? Jest walka z bossem, super. Cieszy mnie to. Przewracać się szybciutko. Au! Au. Nieważne. Jeszcze bym się sam w łeb strzelił teraz, ale by była katastrofa. Dobra, idziemy na walkę z bossem. Z tego względu, że no cóż... on się prawie sam pozbył siebie. Nie chcę rozstać. Nie ma szans, że bym dostał, nie dam się. Panie kolego, dobra, ja muszę strzelać w dół, żeby strzelać w odpowiednie strony. Rozumiem. Proszę się przewrócić szybciej. Tą formę już wolę dużo bardziej tłuc. Ona się tak gładko przewraca. Dobra. Range up, lock up. Może być. I co? Na tym piętrze już nic? Nic. Idziemy na następne. Kurde, ja na takim laku lecę. To jest tragedia. Mogłem iść w Angel Roomy jednak. Jakbym wiedział, to bym poszedł naprawdę w Angel Roomy. Bo to, co się tutaj dzieje, to jest masakra. Ja nie mam serduszek. Nie mam żadnej regeneracji serduszek. Jest to dość smutna sprawa w tym momencie. O Jezu. Jeszcze bym dostał głupio. Dobra, proszę się ich pozbyć szybciutko. Kluczyk poproszę i obrażenia niech rosną. I to szybko. Proszę rosnąć, moje dipsy. Proszę rosnąć. Do arcade roomu sobie wejdziemy. W arcade roomie wysadzamy na pewno maszynę jedną i drugą. Soul Harcik, super. To jest coś, co mnie cieszy. Damage up mi znowu poszedł. Ale te dipsy ja tracę tak szybko, że to jest masakra jakaś. Mam nadzieję, że idę w dobrą stronę, żeby znaleźć jeszcze... Przynajmniej treasure room jakiś. Albo sklep. No jedno z tych dwóch. Dobra, gdzie ty jesteś? Mama, wychyl tą łapkę, no. To ta niedobra mama. Ta łapka, która tak bardzo źle potrafi nas zranić. Dobra, co my tu mamy? Nic dobrego, rolujemy. Double all pickup, ok. Serduszko też bym zgarnął. Rolujemy. Bumerang beznadziejny. Kolejny soul heart przygarnę. Przyda mi się mieć ich trochę więcej. Mamy restock. To ja może poszukam soul heartów na przecenie? Dobra, no to poszukałem sobie soul heartów na przecenie. To ja może, no nie wiem, kartę se kupię albo ciebie, chodź. Jakbym wiedział, to bym się nie zastanawiał tak długo. Że dostanę w dziób jeszcze z własnej bomby. No zapominam o tym, że moje bomby takie obrażenia robią. Jak na złość. Musimy dobrze tym kierować. Góra to jest lewo albo prawo. Dół to jest... Jak to dziwnie się steruje tym. Dobra. Panowie leżą, ja dostałem obrażenia. Tam przynajmniej leży Soul Heart. Które to jest? Dunk Depths 2, okej. Właśnie pominąłem sobie Treasure Room. Dobra, mama dostała raz. Dzień dobry. Cześć, mamo. Byłbym wdzięczny, gdybyś upuściła, o właśnie, tak oczy. Teraz lewo-prawo. Dawaj, lewo-prawo.
wszystkie tirsy wleciały? W miarę, prawie wszystkie. Dobra, przeczyśćmy trochę okolice. Tutaj trzeba nasterować się, bo dostaniemy znowu dipsy. I mama leży. Dobra, mamy czas na Polaroida. Do tego jeszcze Devil Deal. Jakiż cudowny ten Devil Deal. Ojojoj. Dobra. Tu są Black Hearty. Black Heart. Czyli tak, mogę wziąć to. To. Czekaj. To. To. I to. Dobra, weźmiemy ciebie. Teraz ciebie. Teraz ciebie. I do tego dołożymy sobie Satanic Bible. Zregenerujemy sobie wszystko. I zobaczmy może, co nas czeka na walce tutaj. Jest coś ciekawego? To by nam się w miarę przydało? Nie, nie ma tu nic ciekawego. Więc olewamy sobie walkę boss rusha. I lecimy na następne piętro. W końcu tutaj na niej nic nie musimy odblokowywać. Ona nie ma w ogóle tej listy, więc jakiś zawsze tam plus. Wysadźmy sobie maszynkę, znaczy toaletkę i dajmy sobie jeszcze przy okazji w dziób. Infested. Bombsal key, nie. I found pills. Lock up, okej. Kartę dead chcę mieć przy sobie. Zdecydowanie chcę mieć przy sobie. Znaczy niby dostaliśmy tyle damage upów, ale naszego damage'a tak naprawdę nie ma. Tylko on chyba szybciej teraz rośnie, prawda? Tak, zdecydowanie szybciej rośnie. Już nabiliśmy się na 4,5 obrażeń. Dobra, monetki. I przed ciebie. A, tu się nie muszę bić. Tym razem się odsunę wystarczająco daleko, żeby nie dostać głupich obrażeń. Dobry. Dobry. Byłbym wdzięczny, gdybym nie dostał od was obrażeń. A jednak dostałem. Nienawidzę z nimi walczyć. Naprawdę nienawidzę. Tą moją zmorą taką z tych pięter. Jest tak beznadziejne unikać tych tirsów, że się to w głowie nie mieści. Na pewno nie mogę przy tym lat. Jeszcze w to wlazłem, tak? Dobra. Na szczęście mamy... No, przydało się, że wzięliśmy sobie... Ja mam latanie. Przydało się, że wzięliśmy sobie książeczkę i mamy regenerację, plus mamy jeszcze... no, habit, który też nam za każde obrażenia oddaje jeden ładunek. Więc, no, raczej nam się umrzeć nie umrze. Powinniśmy być w miarę bezpieczni, ale i tak musimy uważać na to, gdzie oni są. To jest fajne, że to nam pokazuje, ale oni się przemieszczają tylko jak widzą, że my idziemy w ich kierunku. A to ciekawe. Dobra, co my tu mamy? Złotą skrzynkę. Dobra, możemy powalczyć o to. W końcu mamy dobre dipsy, a tutaj sobie ich jeszcze trochę nastakujemy. Mimo wszystko, no bo patrz jakie my tutaj zadajemy obrażenia. Dobry. 4-8 się nastakowało. O, dwa razy monstro, to jest akurat nic fajnego. Dobry panu. Mam nadzieję, że obrażenia się podobają, które zadajemy. Oj, tak, tak, byczku. Chyba się podobały, bo szybko się przewrócił. No. Ładunek od razu zużywamy. W końcu one by się nam marnowały po tej walce, a tak to zawsze mamy szansę, że coś się nam jeszcze nazbiera. No i dobra, klucz się nam przy okazji też zwrócił. Więc idziemy tu na prawo. I nie trzeba było tutaj iść. No szkoda, jakbym wiedział, to bym się tym nie przejmował. O, nie, 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 nie. Oddawaj mi moją książkę. Tak nie będziemy, takich wymian nie robimy, nie ma na to opcji. I to nie jest sklep, co tutaj jest? Biblioteka. No to przemiana w bookworma jeszcze poleci. Jak to by, jakby to działało na niej? Ja myślę, że to by działało pięknie. Ale ja wolę regenerację, zdecydowanie, chociaż... Tak, wolę regenerację. Nie ma bata, żebym jednak tej regeneracji nie wziął. I skąd mi się pojawia ten Tirsapik? O, to jest moje pytanie, znaczy Tirsapik. No tak, bo spadł mi na 6. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego. Ale nie, żebym narzekał na to. Wróćmy się tylko. Ładunek, serduszko. I idziemy do góry, bo tam na dole raczej nie powinno się pojawiać. Ja się cieszę, że mamy te latania. Ja się kolców teraz nie muszę obawiać. A to jest coś pięknego. I my nie musimy uważać na kolce. Dobra, panowie sobie leżą. Co my tu mamy? Baterię kolejną. Super, kolejne serduszko. Jeśli nazbieram wystarczającą... A, nieważne. Chciałem powiedzieć, że jeśli nazbieram wystarczającą ilość serduszek, to wtedy bym wziął tamte homing shotsy, no ale w takim wypadku nie weźmiemy. Celujemy w górę oczywiście. Cześć. Nie możemy zostać w miejscu, bo tata nas wtedy klupnie. Fajnie by było rozstrzyć kolejny Devil Deal. I mamy kolejny Devil Deal plus Soul Heart i Tears Up. O Jezu, Maul of the Void. Chcę.
Czy mało w The Void działa tak jak ja myślę? Czy nie działa? Mało The Void nie działa. Działa, tylko nie widzę ładunków. O Jezu. Ho! Dobra. Jeśli mało w The Void działa, to ja jestem... Jest szczęśliwy. Niech się ładuje tu grzecznie. Niech się grzecznie ładuje. Pytanie tylko, jak długo się ładujesz? O. O Jezu, jak to spadnie. To jest mega mocne. Ale jak to spadnie. Patrzcie, co by się stało, jakby ktoś tutaj podszedł. Śmierć na miejscu. Zaraz, o, zaraz to wypróbujemy. Naładowany? Oh, The Void. Dziękuję. Zrobiłeś swoje. Trochę mi się dostało, niestety, ale nic na to nie poradzimy. Jak to teraz działa? A nie. Jezu, zabierzcie to. Nie chcę tego trinketa. Nie chcę go po prostu. On mi wszystko popsuł. Dobra, lecimy do góry, bo tracimy obrażenia nasze. A to jest coś, czego byśmy nie chcieli oczywiście tracić. Bo tylko na tym się opieramy. Już byśmy mieli pewnie gdzieś na normalnej postaci około 20 punktów obrażeń. No może nie 20, ale na pewno gdzieś koło 16. A tak, to tego nie mamy niestety. Bo nasze obrażenia się cały czas w miarę tracą niestety. Dostało mi się najgorzej. Muszę się z tym pilnować, że jak puszczam Mall of the Void, to muszę uważać, żeby ich od razu przytrzymać. O, na przykład w taki sposób i od razu nimi ciorać tam, nie? I wtedy to zadaje fajne obrażenia, to trzeba przyznać. Dobra, tu nie wchodzimy, bo stracimy dwa serduszka na tym, więc nie ma na to szans. Spiral pattern na Mall of the Void. Mega dobrze to działa. Poczekaj, dipsy. Jak to pięknie tłucze po prostu. No to po prostu jest zbrejkowane. No nie, no nie, że zbrejkowane, ale... Taka to jest regeneracja Soulheartów dla nas. Przynajmniej możliwość regeneracji Soulheartów. Ciągnąłem moje trinkety. Okej. Okay. Mogę w takim wypadku szukać nowych. To nie stanowi jakiegoś super dużego problemu. 6,5 obrażeń. Już mamy nawet te obrażenia. Fakt faktem, mimo wszystko... Mall of the Void! Pocięci. Opy zostały po prostu pocięte. Zużyj. Dobra. Ładujemy od razu. 40 punktów obrażeń chcę. I wejść przeciwników też. Oczywiście chcę. Dobra. Pająki. Mogłyby mi dać w sumie jakiegoś Soulhearta, ale nic się nie stało. Znaczy Blackhearta, bo tylko Blackhearty daje Mall of the Void. Nie naładowało się. Szkoda. Szkoda. Liczyłem, że się naładuje na czas. Dobra, idziemy na dół. Co my tu mamy? Nic ciekawego dla nas. I przeciwnicy są tu. O Jezu! Ohohoho, nie, tak się nie bawimy. Gdzie jesteś? Mall of the Void, do roboty. Piątkę przygarnę. Gdzie jest walka z bossem? Walka z bossem będzie raczej tam u góry i czemu Jarzech tam w ogóle nie poszedł? Nie gram na tobie, ty mi nic ciekawego nie dasz. Prędzej dałbyś mi jedno serduszko, a ja bym stracił bardzo dużo czasu, więc nie ma szans. Dobra, bierzemy to, wchodzimy na mamę, puszczamy Mall of the Void. Mall of the Void prawie wycięło cię w pień. Mamo. Mamo. Dobranoc. Szybko poszło, to trzeba przyznać. Na hasza też na razie nie musimy iść. Jeśli wam się podoba po prostu podejście z May, to następnym razem zagramy sobie... Też, również. Więc jeśli dobijemy 30 łapek, to robimy łapek w górę, to robimy kolejny odcinek z May. No i myślę, że to wtedy będzie całkiem spoko. O, tu mogę powalczyć. Cześć Loki. Cześć Loki. Paloki. O, generator Soulheartów. Dosłownie, to był generator Soulheartów. Dzień dobry, dzień dobry. Może jakiś Tamis Head albo coś w tym stylu? Nie, tylko monetki. To mnie nie cieszy. Ja chcę w takim wypadku stąd tylko klucz. No i lecimy przed ciebie. No, do góry właśnie. Że nikogo nie ma, to rzadkość, żeby tak się trafiało. O, kolejny generator Soulheartów, ale coś nie chciał generować. No dobra. Jak nie chce, to nie chce. Nie moja wina. Idziemy przed ciebie. Tu otwieramy sobie skrzyneczkę oczywiście. Klucze podniosę, bo czemu by nie? Generator Soulheartów jest cały czas aktywny. Dzień dobry. Niestety generator z Blackheartów się nie naładował. To jest to, że ja nie widzę tego paska. Jakbym widział ten pasek, to ja tak szybko tym tłukę.
że nie mieliby nic do powiedzenia. I coś tu jeszcze lata. Duszek. Duszku, duszku. Taś, taś. Dipsy mi maleją. Dziękuję. Otwórz skrzynkę, klucze przygarnij. Idziemy dalej. Żadnego blackharta. Szkoda. Idziemy w takim wypadku w lewo. No i w dół. Au! Wlazłem w was. Dranie najgorsze. Tak się nie robi. Wcale nie chciałem w was wchodzić. Dobra, ale z tymi blackheartami to jest jakaś masakra, nie? Znaczy z tym Out of the Void. Nigdy bym się nie spodziewał, że ono może tak fajnie się synergiować. I że oni w ogóle w tej modyfikacji zrobili, że to się tak fajnie synergiuje. Przecież to jest... To jest rzeź na miejscu. Oni nie mają najmniejszych szans. Naładujemy się tylko... I wchodzimy z tym na Blue Bebe. Znaczy na Isaaca, no. Cześć, Isaac. Pobawimy się. O, ty draniu. Do rogu. Naładujmy się z powrotem. I łap. Ho, szybko poszło. Oj, szybko. Patrzcie, jak to fajnie, jaki kwiatuszek się robi, gdy my po prostu... Puszczamy to na siebie. Dobra, bez klątwy. Chyba nie może być klątwy, bo ja o ile się nie mylę, to podniosłem cosik. Blind Tears może być. Lily Brimstone też może być. Nie, tego akurat nie chcę. Dobra, naładowane? Nie naładowane. A szkoda. Fajnie by było. Teraz się naładowało. O, i jeszcze dostałem raz obrażenia. No niedobrze, dobra. Dajcie mi przejście, książeczkę używamy. To mi się z powrotem naładuje, to się tam niczym nie przejmuje. O nie, tylko nie wy. Oświetlimy trochę tą okolicę tutaj. Przy pomocy naszego Out of the Void. Dobra, na pewno nie zmieniam przedmiotu aktywnego, bo jednak regeneracja solartów to regeneracja solartów i wafer jeszcze nam się trafił. Mega, dobra, naładujmy sobie Out of the Void. I teraz powinno już chyba przejść. Cyk, 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 wszystko wybite. Jeszcze blackharcik zdropiony. Nie, przedmiotu nie chcę. Jeśli się nam trafi przejście na Delirium, to jasne, pójdziemy. Przecież czemu by nie? Steam Sale'a wezmę. Może jakimś cudem mi się coś jeszcze gdzieś trafi. Chociaż śmiem w to wątpić. Mamy już 10 punktów obrażeń, tylko przez to, że cały czas w miarę szybko lecimy. Gdyby nie to, to pewnie... Ała! Zużyć ładunek, zanim wpadnie mi nowy. Skrzyneczka. Dark Bomb, super. Bardzo fajnie, mamy... Mega regenerację w tym momencie. Naprawdę mega. Solharta nie mogę... A, mogłem podnieść, uzupełniłem sobie po prostu moje serce. Cześć. Jezu, jak ty Out of the Void w tym momencie tłucze. To nie tłucze jak jedno Out of the Void. To tłucze jakby 12 Out of the Void. Fest się opłacało wziąć te... Are you a wizard, tak zwane, nie? Tylko, że w przedmiocie, danki chyba to było. Duplicator Bombs. Nie potrzebuję duplikować moich bomb. Ja potrzebuję zduplikować mój damage jeszcze. Runeback, super. Podniosę sobie. Przedmiot mamy naładowany. Dzień dobry panom. O, nie siadło. To niedobrze. Teraz siadło. Kolejny przedmiot. Toxic Aura Tears. Stały się większe. Wolniej latają, więc Out of the Void będzie lepiej działać. Przynajmniej taką mam nadzieję. Dobra, tu się wszystko niech przewróci. Ja zużyłem niepotrzebnie przedmiot aktywny, ale nic się nie stało. Przecież patrzcie, jakie my i tak obrażenia zasuwamy. HP upa nie potrzebuje. Szczególnie, że to jest speed down. Dobra, pozamiatane. Jera, Jera bym chciał. Jeśli trafi mi się skrzyneczka, to ja sobie ją zdecydowanie tutaj podwoję. I nie ma skrzyneczki, ale jest bardzo duża ilość monet. Dobra, oddałeś mi Solharta, więc idziemy na walkę z Blue Bebe. Blue Bebe, co tam u ciebie słychać, przyjacielu drogi, nie? Jakbym miał naprowadzane tirsy, to ty jesteś po prostu poskromiony w kilka sekund. I mamy przejście na Delirium, więc lecimy. No, ale wpuść mnie. Wpuść mnie. No. Nie chciało mnie wpuścić. Co za badziewie. Dobra, ale patrz, jak to szybko leci. W 34 minuty myśmy już tutaj doszli. Jest mega fajnie. Podoba mi się już ta postać. Po dzisiejszym podejściu ta postać mi się tak podoba, że to jest masakra. Co to jest? No effect. Infested. Nie chcę. Oddaj mi Jerę. Jera je moja. Jeśli nie trafi mi się piguła Andrauzi, to Jera zostaje ze mną do samego końca. Chociaż wiem, że już nic nie zrobi. Kluczy. Nie potrzebuję więcej. Tu może się jeszcze trafić Damage. Albo Duplicate Your Money, ale pieniążków już też nie potrzebujemy duplikować w końcu. I tak mamy ich wystarczająco dużo.
No, wychyl się. Bo moje tirsy już głupieją, hapie. No. Hagalas nie chce. Dobra, tu nalajcie. Obrażenia na poziomie 9. Cały czas dobre dipsy mamy. My musimy po prostu przechodzić przez pokoje. I to tak w miarę szybko. Jak będziemy tak przechodzić, to będziemy sobie ze wszystkim radzić. Cześć, Delirium. Ała, to te wybuchające jeszcze zrespijesz. Ty draniu, ty. Dobra. Isaaca mamy, tak? Okej. Książka leci z miejsca. Ja cię myślę, że dam radę pokonać. Mimo iż będę dostawał duże obrażenia od ciebie. To jest akurat dosyć pewne. Z tego względu, że ty tutaj spawnujesz przyjaciół, a ja tych przyjaciół będę wykorzystywał na regenerację Soulheartów. I co ty na to? Przyjacielu, mój ty drogi. Ała! Dobra, można i tak to rozwiązać. Płomień za tobą przeleciał, to mnie fest cieszy. O, ty Stayna użyłeś? O, mama leci. Mamo, zabieraj tą nogę. Wcale mi się nie podoba. Patrz, ile myśmy już razy dostali tutaj obrażenia, a my sobie z tego tak naprawdę nic nie robimy, z tego względu, że patrz, jak my regenerujemy sobie Soulhearty podczas tej walki. Cześć, mama. O, i mało The Voice by ładnie poleciał. Wszystkie obrażenia w niego lecą. Ja nie wiem, jak to działa, ale to samo się naprowadziło na nich. I my mamy cały czas full serduszka. Bo my sobie wszystko regenerujemy na spokojnie. On spawnuje sobie sojuszników, a my tych sojuszników wykorzystujemy na naszą korzyść. O, cześć mama. Cześć mama. I nie macie Delirium. No to patrzcie, jakie fajne, szybciutkie podejście. Więc nic. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Więc pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górze oraz subskrypcji, jeśli dalej tego nie robicie. No i jeszcze raz, dzięki wam za to, że byliście. 30 łapek i kolejny odcinek z May. I widzimy się już w następnym odcinku. Do zobaczenia wam, do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć!